W 2005 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że wystarczy jeden dzień, aby uporczywe szykanowanie lub zastraszanie uznać za mobbing. Jeden dzień. Wystarczy jego intensywny charakter i wysoki stopień naganności. W ostatnich pięciu latach liczba spraw o mobbing zgłoszona do polskich sądów pracy wzrosła trzykrotnie. Mobbing to zjawisko, któremu zdecydowanie HR powinien się przyjrzeć. Czym jest mobbing? Według naszego Polskiego Kodeksu Pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, wyizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Według Komisji Europejskiej ta definicja jest nieco szersza. Przemoc w miejscu pracy to wszystkie te sytuacje, w których pracownik jest obrażany, zastraszany i atakowany w pracy, i stanowi to wprost lub pośrednio zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia. To oznacza, że wachlarz zachowań, które mogą być uważane za mobbing, jest bardzo szeroki. Można go podzielić na pięć grup. Pierwszą stanowią te działania, które są związane z procesem komunikacji. Na przykład jest to ograniczenie lub utrudnianie możliwości wypowiadania się, przerywanie, ciągłe krytykowanie, nękanie przez telefon lub też stosowanie gruźb ustnych czy pisemnych. Druga grupa to działania wpływające negatywnie na relacje społeczne. Jest to na przykład unikanie kontaktu i rozmów z daną osobą. Społeczne czy fizyczne izolowanie danej osoby z zespołu współpracowników, czy też osentacyjne ignorowanie i lekceważenie. Trzecia grupa to działania, które naruszają wizerunek ofiary, a więc są to zarówno plotki, pomówienia, jak i obmawianie, ośmieszanie, żartowanie i prześmiewanie się z osoby. Do tego też należy zaliczyć parodiowanie sposobu chodzenia, czy też mówienia. Obrażanie słowne w postaci wulgarnych wyrażeń czy też przezwisk. Czwarta grupa to działania, które uderzają w pozycję zawodową danej osoby, czyli na np. Wykon wymuszanie wykonywania zadań naruszających godność osobistą, kwestionowanie podejmowanych decyzji, przydzielanie zadań bezsensownych lub poniżej kwalifikacji i kompetencji osoby, a także wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceń. Ostatnią grupą są działania uderzające w zdrowie ofiary, a więc zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia niedostosowanych do możliwości ofiary i bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń. Oczywiście stosowanie przemocy fizycznej, czy też po prostu wyrządzanie szkód psychicznych, które w konsekwencji nadszarpują zdrowie. Mobbing to obecnie zjawisko, które ma swoją skalę i koszty. W Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, według Workplace Bullying Institute, 35% pracowników było narażonych na zachowania mobbingowe. W Unii Europejskiej jest trochę lepiej jest ich 15%. W Polsce nie mamy aż tak dokładnych danych, ale wiemy, że tylko w pierwszej połowie 2010 roku zgłoszono w sądach pracy 562 sprawy dotyczące mobbingu. To jest o 300% więcej niż 5 lat temu. A wiemy też, że to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ wiele osób woli zmienić pracę, niż podać pracodawcę do sądu. Koszty związane z mobbingiem były przedmiotem analiz w Stanach Zjednoczonych i w Australii. W Stanach są wyrażone w absencji, która w wyniku mobbingu wynosiła średnio 3,5 do 5 dni na jednego pracownika. W Australii natomiast obliczano, że na średnią firmę około 100 osobową koszty roczne związane z mobbingiem w miejscu pracy wynoszą około 175 tysięcy dolarów australijskich. Artykuł 94 Polskiego Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać nękaniu i prześladowaniu w miejscu pracy. Ale jak to robić? Jak przeciwdziałać mobbingowi? Światowa Organizacja Zdrowia, w swoich zaleceniach, określa trzy poziomy przeciwdziałania mobbingowi i tworzeniu etycznego środowiska pracy: prewencję pierwotną, wtórną i trzeciorzędową. Prewencja pierwotna to rozwiązania systemowe, takie jak na przykład ciała wewnętrzne lub zewnętrzne, do których pracownicy mogą w sposób anonimowy i bezpieczny zgłaszać obserwowane lub doświadczane nieprawidłowości. Może to być mąż zaufania, może to być komisja etyki lub zewnętrzne ogólnopolskie centrum interwencyjne. Inną formą prewencji pierwotnej to są polityki i procedury, polityka antymobbingowa, czy też procedury odwoławcze w ramach procesu ocen, e, ustalania celów itd. Ważne są również plany naprawcze, bardzo ważnym elementem pierwotnej prewencji jest budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej i klimatu organizacyjnego. Tutaj bardzo ważne jest widoczne zaangażowanie zarządu w tematykę etyki, tworzenie kodeksów etyki, wdrażanie wartości w firmie, badanie zaangażowania i sprawdzanie tego obszaru etyki w firmie, a także włączenie etyki w model kompetencji. Do prewencji wtórnej należą wszystkie działania edukacyjne i komunikacyjne. Jeśli chodzi o działania edukacyjne, to ogromną rolę tutaj odgrywają warsztaty i szkolenia i dla pracowników, i dla menedżerów dotyczące rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętności udzielania informacji zwrotnej, ustalania i rozliczania celów, komunikacji bez przemocy i tym podobne. Bardzo ważne jest również komunikowanie przypadków związanych z mobbingiem. Ponieważ są one znane w firmie, warto o nich otwarcie mówić i powiedzieć o tym, jakie są konsekwencje. Do prewencji trzeciorzędowej należą wszystkie te działania, które są pomocowe w stosunku do ofiar mobbingu udzielanie pomocy psychologicznej, medycznej czy prawnej. To, co zdecydowanie nie pomaga przeciwdziałaniu mobbingowi, to udawanie, że go nie ma. Założenie, że w naszej firmie to zjawisko nie występuje obojętność i brak reakcji na zgłoszenia, nietrafna ocena sytuacji i zdarzeń mobbingowych, a przede wszystkim pobłażanie nieetycznym zachowaniom. Warto zająć się zjawiskiem mobbingu, warto budować etyczne środowisko pracy.